Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Niedziela Dobrego Pasterza. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Czyta Iwonna Teresa. Psalm 23. Bóg pasterzem i gospodarzem. Jahwe jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska właśnie mnie pocieszają. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. I zamieszkam w domu Jahwe po najdłuższe czasy. Z Ewangelii według świętego Jana Apostoła. Dobry pasterz. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. A to dlatego, że jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich
i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Z modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak, jak my stanowili jedno, dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja na świat ich posłałem. I za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie, aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Prośmy i my o kapłanów według serca Bożego. Mimo zalewu dóbr konsumpcyjnych, ludzie dzisiaj, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, odczuwają głód duchowy Bożego człowieka, kapłana. Współczesny świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje kapłanów, którzy z pełną radości, odwagą poświęcą całe swoje życie dawaniu świadectwa miłości Chrystusa, który ofiarował się wszystkim. Zbyt wielu jednak jest tych, którzy zajmują się sprawdzaniem, czy kapłan jest tym, czym być powinien. Domagają się z pewną bezwzględnością świętości od kapłanów. Ale mało jest tych, którzy wspierają ich modlitwą. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski
Gorąco zachęcał w swoich pismach do modlitwy za kapłanów. Posłuchajmy. Bolesne to, niemniej prawdziwe. Za kapłanów rzadko kto się modli. Czy zamknięty w samotnym zaciszu swego mieszkania, czy rozmodlony pod wspaniałym sklepieniem świątyni kapłan spełnia czynność, którą dzisiaj się podobno nisko ceni? Kapłan się modli. Za kogo? Za kościół i lud. Ludziom zakopanym w złocie lub błocie modlitwa wydaje się czymś bezwartościowym, ale chrześcijanin wie, jak wiele zawdzięczamy modlitwie kapłańskiej, zwłaszcza w czasie ofiary mszy świętej. Stąd nasz obowiązek odpłacać się modlitwą za modlitwy. Nie sądźmy, że kapłan dlatego, iż często obcuje z Bogiem, nie potrzebuje naszych modlitw. I kapłan odczuwa w sercu ową nieopisaną próżnię, która mu każe powtarzać: módl się za mnie. I on boi się zostać sam na sam przed Bogiem. I on żywo pragnie znajdować się w otoczeniu licznych dusz pobożnych, gdy błaga Boga o łaski i błogosławieństwo. A tymczasem tak często musi podzielać los swego mistrza w ogrójcu. Tak często musi konać w samotności lub w otoczeniu przyjaciół, którzy nie umieją modlić się za niego. Świat wymaga wiele, bardzo wiele od kapłana. Pod naciskiem tych wymogów dusza kapłana często miewa chwilę konania, czego świadkiem jest sam Bóg. Niech przynajmniej jego duchowe dzieci modlą się z nim i za niego. Przecież i on ma zbawić duszę. Ma zbawić duszę o wiele więcej nagabywaną przez szatana, aniżeli dusza zwykłego chrześcijanina. Bo szatan wie, że jeśli mu się uda zepchnąć na manowce jednego kapłana, strąci przez to całą rzeszę na drogę zatracenia. Więc na niego kieruje z największą zaciekłością swe jadowite pociski. Kapłana biorą na cel nieprzyjaciele jemu samemu tylko znani, których złość na niego tylko się wylewa. Za każdą czynność kapłańską czeka go odpowiedzialność przerażająca. Będzie musiał zdać rachunek z każdej mszy, z każdego kazania, z każdego sakramentu, z każdej duszy, którą prowadził przez życie. Jeżeli dla naszego dobra, dla naszego zbawienia bierze na siebie tak ciężką odpowiedzialność, to słusznie, byśmy choć modlitwą starali się ująć mu tego ciężaru. Gdy wstępuje na ambonę, módlmy się za niego, by go Bóg oświecił, umocnił, zapalił gorliwością, aby jego słowa były światłem dla naszego umysłu, iskrą, płomieniem dla naszego serca, siłą i mocą dla naszej chwiejnej woli. Gdy przystępuje do ołtarza, módlmy się za niego, aby ciało i krew Zbawiciela tak ściśle zjednoczyły go z Bogiem, iż by się nigdy od niego nie oddalił. Gdy mamy się przed nim spowiadać, módlmy się, aby pewną ręką umiał dotknąć i leczyć rany duszy naszej, by mu nie zabrakło cierpliwości w ciernistej i długiej pracy podjętej dla naszego wiecznego szczęścia. Jeśli jest młody, prośmy Boga,
aby hamował jego młodzieńcze zapędy pamięcią o wieczności. Jeśli stary, módlmy się, by go Bóg wspierał wspomnieniem dzieł dokonanych dla jego chwały i pozwolił dopełnić swe zasługi nowymi cnotami, życiem skupionym, cichym, żarliwą modlitwą, przygotowaniem ostatniego sprawozdania w oczekiwaniu zasłużonego wieńca. Jeśli godnie odpowiada swemu powołaniu, módlmy się, aby ani jedno słowo, ani jeden jego przykład nie padł na ziemię niewdzięczną. A jeśli na nieszczęście nie stoi na wysokości swego posłannictwa, prośmy Boga, ażeby ci, co go widzą lub słuchają, mieli tyle chrześcijańskiego rozsądku, by umieli odróżnić perły od błota, godność kapłańską od nędzy osobistej, by nie zapomnieli nauk i przykładów ewangelicznych na widok uczynków mniej poprawnych. Upraszajmy dla niego to samo miłosierdzie Boże, które nas może wiele razy wyrwało z otchłani zatracenia. Kościół potrzebuje tak bardzo kapłanów pełnych Ducha Świętego, gotowych do poświęcenia, zapalonych gorliwością i rwących się do pracy z czystą intencją oddać chwałę Bogu i zbawiać duszę. Ale pamiętajmy, iż narody mają zazwyczaj takich kapłanów, na jakich zasługują. Dobry kapłan to zaiste dar wielkiej dobroci Bożej, ale zjawia się on tylko tam i wtedy, gdzie go ściąga serdeczna i gorąca modlitwa. A zatem, gdy się modlimy do otwartego serca naszego boskiego Zbawiciela, polecajmy mu gorąco naszych kapłanów. Prośmy go serdecznie, by pomnażał ich liczbę w miarę, jak mnoży się liczba jego wyznawców, by dał nam kapłanów według serca swego, gorliwych i zatroskanych o jego chwałę, o zbawienie dusz naszych. 1923 rok. Modlitwa za kapłanów jest naszym obowiązkiem. Prośmy więc Boga o uświęcenie jego sług, ofiarowując w ich intencji mszę świętą, komunię świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego, post, dobre uczynki, doznawane cierpienia. Módlmy się razem ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza o uświęcenie kapłanów. O Jezu, wiekuisty najwyższy kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją najdroższą krwią. Zachowaj czystymi ich serca, naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie. Chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu na ziemi, a także
wieczną koroną w życiu przyszłym. Módlmy się także o powołania kapłańskie. Prośmy Boga, prośmy Jezusa Chrystusa, aby dał dobre, święte powołania kapłańskie. Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca, Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi, stając się wiekuistym kapłanem Nowego Przymierza. Po imieniu wezwałeś apostołów i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata, by głosili tajemnice Królestwa Bożego. Twoja miłość, objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii, uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła. Prosimy Cię, Boski Pasterzu, pociągnij ku sobie wielu młodych ludzi, obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi naśladowcami. Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi. Niech nie zabraknie kapłanów, którzy tu, na ziemi, będą przedłużali Twoją misję i budowali mistyczne ciało, którym jest Kościół. Uzdolnij ich do głoszenia Twojego słowa. Wlej w ich serca Twoją miłość, aby nieśli dobrą nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym, którzy tracą nadzieję. Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich, prosimy Cię, nasz Odkupicielu, daj nam wielu świętych kapłanów, ukształtowanych na wzór Twojego boskiego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.